Żeby już zacząć, dzisiaj porozmawiamy sobie o działaniach lotnictwa polskiego na froncie Małopolsce Wschodniej w 1920 roku, ale zacznijmy może w ogóle od tego, jak narodziło się polskie lotnictwo, ponieważ no generalnie te wydarzenia, o których będziemy zaraz mówili, to jest generalnie początek polskiego lotnictwa, prawda? Dokładnie. Jako pierwsze polskie lotnisko zostało zajęte 31 października 1918 roku lotnisko austriackie na Rakowicach w Krakowie, gdzie Polacy przyjęli około 40 samolotów. Głównie to były samoloty Brandenburg B1, natomiast najbardziej, że tak powiem, znany zajęcie lotniska to jest niewątpliwie zajęcie Ławicy podczas już powstania wielkopolskiego, gdzie wojska powstańcze przyjęły bardzo duże zasoby właśnie nie tylko samolotów, ale i sprzętu do napraw i tak dalej. Jednak mało kto wie, że tak naprawdę po niespodziewanym rozpoczęciu walk przez Ukraińców z nocy 31 października na 1 listopada 1918 roku, to we Lwowie miał miejsce pierwszy lot bojowy polskiego samolotu, którego zadaniem było wsparcie walczących Polaków przeciwko Ukraińcom o polski Lwów. Heroiczna praca lotników, którzy przebywali w tym momencie we Lwowie, tutaj nie chcę się, że tak powiem, rozbudowywać w tej wypowiedzi, jeśli będzie zainteresowany, z chęcią możemy zrobić osobny odcinek o tym, doprowadziła, że 5 listopada jeden z głównych, ikona tego lotnictwa, porucznik Stefan Bastyr, zgłosił gotowość do lotu dwóch samolotów Naczelnej Komendy Obrony Lwowa, zostając tym samym również mianowany komendantem oddziału lotniczego Wojsk Polskich w Lwowie. I tego też dnia, czyli 5 listopada, wykonano dwa loty bojowe nad Lwowem. Polscy lotnicy przed pierwszym historycznym lotem bojowym polskiego samolotu zamalowali godło lotnicze austriackie, ten czarny krzyż, a że nie były jeszcze ustalone polskie znaki, oznaczyli samolot gotowy do lotu pasami o barwach biało-czerwonych. Przez cały okres tak naprawdę walk wtedy z Ukraińcami lotnictwo odgrywało istotną rolę, nie tylko jako wsparcie dla walczących Polaków, ale również jako bardzo szybki i w miarę bezpieczny środek połączenia się z resztą kraju, który dawał możliwość przenoszenia informacji i szybkiego ustalania na przykład wspólnych działań. To natomiast, jeśli chodzi o ten 1920 rok, to tak naprawdę można już powiedzieć, że pomimo tego, że ta Polska istniała już, odrodzona, istniała już te dwa lata prawie, tak naprawdę polskie lotnictwo miało już swoje, że tak powiem, przetarte szlaki. Pamiętajmy, że polscy lotnicy, którzy oczywiście szkolili się bardzo intensywnie w tym okresie, tak naprawdę wielu z nich swoje pierwsze, że tak powiem, kroki stawiało właśnie w armiach zaborczych albo też przy armii polskiej we Francji, a początkowo na przykład we Francji. Dlatego też tak istotny jest temat, o którym rozmawialiśmy ostatnio, czyli temat armii generała Józefa Hallera. I właśnie o tym również wtedy wspomniałem. Młode polskie lotnictwo w czasie działań w 1920 roku zapisało piękny rozdział swojej działalności. My dzisiaj, tak jak tutaj w temacie wspomniałeś, chcieliśmy pochylić się nad kwestią walk, jakie miały miejsce na terenie Małopolski Wschodniej przeciwko Armii Czerwonej. Na tym terenie działała 6. Eskadra Wywiadowca Lwowska,
która w czasie polskiej ofensywy na Kijów, czyli tutaj początek wiosny 1920 roku, operowała z lotniska Płoszcz Kirów. W czasie jednak wycofywania się po ataku Armii Czerwonej straciła ona w czasie walk wszystkie swoje samoloty. Ustawiczne odwroty doprowadziły do sytuacji, że eskadra pojawiła się w miejscu swojego powołania, czyli we Lwowie. Tam też otrzymała ona angielskie samoloty Havilland DH-9, dzięki czemu mogła dalej prowadzić działania przeciwko armii konnej Budionnego. Warto w tym miejscu zaznaczyć fakt, że w okresie wojny eskadra wykonała 670 lotów bojowych, najwięcej ze wszystkich polskich eskadr, w czasie 1265 godzin nad terytorium zajętym przez przeciwnika. Biorąc pod uwagę, jaki jest, co tak naprawdę były te pierwotne te samoloty, porównując na przykład je do czasów II wojny światowej, jakie były niebezpieczne, jeśli pochylimy się nad zagadnieniem, ile było w tym okresie wypadków śmiertelnych z udziałem polskich lotników, którzy ginęli nawet nie w walce, ale właśnie podczas nauki, podczas nawet zwykłego lotu patrolowego, nie poprzez ostrzał nieprzyjaciela, ale poprzez wady techniczne samolotu, musimy naprawdę pochylić czoła nad tym liczbą, o której powiedziałem, spędzanie czasu nad terytorium wroga. Ponadto eskadra wspomniana w okresie od 10 do 31 lipca 1920 roku wyremontowała we Lwowie 237 samolotów i 65 silników. W czerwcu 1920 roku warsztaty wydzieliły ze swojej załogi trzeci ruchomy park lotniczy, którego zadaniem była bezpośrednia pomoc polskim eskadrom na froncie. Jak wielkie znaczenie dla strony polskiej, dla polskiego wojska miała działalność lotnicza, najlepiej chyba świadczy opinia Żyda Izaaka Babela, który towarzyszył armii konnej Budionnego, który zapisał. I tutaj pozwolę sobie na cytat. Polacy bronią się w głównej mierze akcjami lotnictwa. Aeroplany stają się groźne. Opisać nalot daleki, jakby zwolniony terkot karabinów maszynowych. Panika w taborach, nerwy. Lecą wciąż lotem kosącym, chowamy się przed nimi. Tak jak wspomniałem, w czasie jednak tych walk strona polska traciła dużą ilość samolotów. Jednak tak naprawdę największą stratą w sumie to nie była strata samolotów, ale ginący w czasie tych wypadków, tych akcji bojowych lotnicy. W gronie pilotów, którzy zginęli latem 1920 roku, znaleźli się m.in. sierżant lotnictwa Władysław Skibiński, który został zastrzelony 28 lipca, Andrzej Antoszczak, mechanik samolotowy, zginął wraz ze swym pilotem, Zdzisławem Jakubowskim, 27 lub też 23 lipca, w czasie ataku na konnicę Budionnego. Jednak największym echem, taki największy negatywne odczucia miały miejsce w momencie śmierci tego pierwszego lotnika Lwowa, można też powiedzieć w pewnym sensie pierwszego lotnika bojowego Polski, kapitana Stefana Bastery, zaraz kapitan. W czasie próbnego lotu nad lwowskim lotniskiem w samolocie typu Fokker spadł z wielką szybkością prostopadle ku ziemi. Wypadek doprowadził bezpośrednio do śmierci pilota. Ówczesne gazety, pochylając się nad tym wypadkiem, tutaj zwracam uwagę, nasz, że tak powiem, pierwszy lotnik bojowy nad Polską zginął nie przez śmierć zadaną przez wroga, tylko w wypadku podczas próbnego lotu. Gazety, o których wspomniałem, zapisały z tego okresu. Tutaj cytat. Zwłoki nieszczęśliwego pilota przedstawiały straszny widok. Gdy na lotnisku rozniosła się wieść, że kapitan Baster zginął, wszystkich opanowała rozpacz. I choć twarde serca żołnierza nie zawsze
rozdzielić się może na widok śmierci towarzysza broni, to jednak w tym wypadku żal wybuchnął tak wielki, iż oficerowie i żołnierze płakali. Prawdopodobnie przyczyną śmierci był fakt, że kapitan chorował na serce i omdlał przy sterze, co doprowadziło do tej tragedii. W 1920 roku ukazała się publikacja pod tytułem Z orlich bojów lotników lwowskich, gdzie autor Jan Przybyła po śmierci tego lwowskiego bohatera napisał: Kapitan Basty pieścił się Lwowem. Miłosnym, łagodnym swym wzrokiem ogarniał drogie miasto i chronił je swymi skrzydłami, jak ptak ojciec trzepi sklęta przed drapieżnikami. Nie ma już orła lwowskiego, ale duch jego na pewno krąży nad Lwowem i czuwa dalej nad ukochanym przez niego grodem. Pogrzeb Bastyra odbył się 10 sierpnia 1920 roku, kiedy, jak spojrzymy na chronologię wydarzeń, do Lwowa zbliżała się już armia Budionnego. 16 sierpnia 1920 roku, w czasie ataku na konnicę Budionnego pod Jabłonówką, sierżant pilot z Poznania, Stanisław Rozmiarek, został trafiony. Pocisk wroga zdruzgotał mu obie nogi. Pomimo bólu spowodowanego odpływem krwi, udało mu się doprowadzić samolot na lotnisko w Krasne. Niestety kontuzja okazała się śmiertelna i polski pilot zmarł 25 sierpnia 2020 roku w szpitalu Krasne, a jego ciało spoczęło na cmentarzu obrońców Lwowa. Tutaj, mówiąc o poświęceniu polskich lotników, nie można ominąć fenomenu uczestnictwa po stronie polskich ochotników z armii amerykańskiej. W 1919 roku szeregi polskiego lotnictwa zostały wsparte ochotnikami oddziałów amerykańskich. Dwóch pilotów, Cedric von Leroy i Marian Cooper, wraz z piątką kolegów, jaki udało im się zwerbować, udało się jesienią 19 roku do Lwowa, gdzie połączyli się z 7 eskadrą bojową, która rozpoczęła nosić nazwę eskadry kościuszkowskiej. No i tutaj wiadomo, Kościuszko, dlatego wspólny bohater polsko-amerykańskich walk, więc no, patron jednostki się narzucił, że tak powiem, samemu. Dzięki sprawnej działalności amerykańskich lotników udało się m.in. uniemożliwić Armii Czerwonej przekroczenie rzek pod Rzeszowem i Czerkasami. Jednak te wspólne działania polsko-amerykańskie przynosiły również śmierć po stronie tych żołnierzy armii amerykańskiej. 15 lipca zginęła na samolocie załoga składająca się z porucznika pilota Stanisława Jana Skrzyneckiego z 21 Eskadry Niszczycielskiej i Amerykanina kapitana obserwatora Artura Kellego z 7 Eskadry Myśliwskiej. Jednak to dopiero 26 lipca 1920 roku okazał się czarnym dniem dla eskadry imienia Tadeusza Kościuszki. Kawaleria Budionnego, stosując pułapki, doprowadziła do unieruchomienia samolotu dowodzonego przez kapitana Coopera i podporucznika Ciecierskiego i dostania się ich do niewoli. Zginął kapitan Arthur Kelly w czasie ataku na drogę Łódź-Klewa, major von Leroy na przestrzelonym samolocie dociągnął, udało mu się dociągnąć do polskich linii obrony. Natomiast kapitan Crawford musiał lądować w pobliżu oddziału Kozaków ze względu na uszkodzenie samolotu. Przed niechybną śmiercią uratował go kapitan Korski, który zaatakował skarżujących Kozaków celnym ogniem karabinów maszynowych, dając tym samym czas na przełączenie zbiorników paliwa i możliwy ponowny start kapitana Crawforda. 23 sierpnia 1920 roku komunikat wojskowy dotyczący sytuacji na froncie południowym poinformował, że w miejscowości Żabgórze stwierdzono znaczniejszą koncentrację sił nieprzyjacielskich. Tego samego dnia również w komunikacie napisano, że na froncie południowym 12. Dywizja Piechoty rozbiła na południe od Lwowa Brygadę Piechoty Sowieckiej, biorąc do niewoli cały 565. pułk. Tutaj te sukcesy polskich piechurów, polskiej kawalerii były możliwe właśnie dzięki wsparciu
a w pewnym momencie nawet przejęciu tego ciężaru walk właśnie przez polskie lotnictwo, które składało się między innymi wspomnianych już tutaj pilotów. Warto zaznaczyć, że jeden z nich w późniejszym czasie otrzymał Oscara. Jednak jak wszystko, tak też ta historia przez okres II wojny światowej została w pewnym sensie wymarzana z dziejów polskiej historii wojskowej. Wpływa na to wiele czynników, bo po II wojnie światowej przez fakt, że Stalin sobie oderwał tę część Polski dla siebie, włączając ją w skład Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki, a w obecnych czasach między innymi przez fakt, że ślepo tutaj wspieramy Ukraińców i tak naprawdę pomijamy tę historię, tak naprawdę wiele osób zapomina o tym, no a największym chyba, o czym ciągle chyba wspominam, już jak mantrę powtarzam, jest fakt, że tragizm lat II wojny światowej i to, że te wydarzenia były bliżej nas, spowodował, że zapominamy o tragedii, poświęceniu właśnie naszych przodków z okresu walk o odzyskanie niepodległości i jej utrzymanie z lat właśnie 1918-1921, a nawet bym tą datę przesunął na 1914. Dziękuję. Wróćmy do lotnictwa polskiego. No taką na pewno jedną z najbardziej zapomnianych kwestii związanych z działaniami polskich i amerykańskich lotników tam na froncie jest kwestia gwiaździstej eskadry. Nie wiem, czy słyszałeś o tym filmie. Tak, jeśli chodzi o gwiaździstą eskadrę, jeśli nawet dobrze pamiętam, to nawet był swego czasu, nawet chyba w okresie międzywojennym nakręcony film. Tak, właśnie o tym filmie mówię, tak, że to był film, który był gigantycznym wręcz hitem, tak, i ponieważ on był tak świetnie zrobiony, to Sowieci się zawzięli, żeby zniszczyć wszystkie kopie tego filmu, najpierw w 1939, a później w 1944-1945 roku. Kilka lat temu wiem, że na Uniwersytecie Adama Mickiewicza był taki projekt badawczy polegający na tym, że szukano na zachodzie wśród różnych, nie wiem, jakichś źródeł, tak, no że może, nie wiem, jakiś kolekcjoner ewentualnie gdzieś zachował, natomiast niestety chyba nic z tego nie wyszło. Natomiast z tego, co widziałem, jest taki pomysł chyba w wykonaniu Polskiej Fundacji Narodowej, żeby gdzieś jakoś znowu stworzyć jakąś taką produkcję filmową poświęconą właśnie między innymi właśnie tutaj eskadrze kościuszkowskiej. Jak myślisz, dobry to byłby pomysł moim zdaniem jako, no nie wiem, materiał do jakiejś, nie wiem, promocji Polski na arenie międzynarodowej? Jak najbardziej, bardzo dobry pomysł. Ja nawet nie jestem pewien, chyba nawet powstała książka też, albo też to były jakieś artykuły jedynie wielkopolskiej ilustracji, jak dobrze pamiętam, albo Żołnierzu Polskim, bo to jakoś lata 30. był ten film wydany, jak dobrze pamiętam. A co do... tak, dokładnie, 1930 rok, nawet pamiętam dzienną datę 10 kwietnia, bo taka ona dość charakterystyczna w Polsce. W ogóle no to było z okazji dziesięciolecia, prawda, no właśnie wojny polsko-bolszewickiej. No właśnie tak pamiętałem, że tak właśnie lata 30. tak ten. I no co tu dużo mówić. No mamy wspaniałą historię pokazującą polski patriotyzm, pokazującą tak naprawdę bardzo fajnym sposobem tą współpracę polsko-amerykańską, która nie zawsze nam wychodziła na dobre, a w tym momencie możemy się dobrze zareklamować. Pytanie tylko brzmi, bo ja jak najbardziej jestem za tym, żeby takie coś zostało, że tak powiem, odnowione, ta historia. Pytanie tylko brzmi, czy byśmy to potrafili zrobić naprawdę dobrze, czy też, bo pamiętajmy, czy że tam był wątek... Może lepiej na przykład myśleć o animacji, na przykład dajmy na to, no nie? Tak, tylko pamiętaj, że tam był też wątek, jak dobrze pamiętam, miłosny, tak jak zwykle. Tak, był wątek miłosny, jak najbardziej. I żeby zaraz się nie okazało, że
odnowienie takiego filmu stanie się tak naprawdę jego upokorzeniem, bo skupimy się tak naprawdę na miłości, a koniec końców, tak jak w każdych teraz filmach, to praktycznie będzie musiał być erotyzm i tak dalej. I za chwilę z filmu, który powinien być kasowy na zasadzie pokazujący polską historię, zrobimy sobie jakiś erotyk, a samoloty gdzieś tam będą sobie tyle latały. Więc taki scenariusz jak najbardziej nie. Natomiast jeśli nad tym by popracowali historycy, popracowaliby filmowcy, to myślę, że pomysł jak najbardziej jest na tak. Tylko żeby nie wydawać, że tak powiem, pieniędzy, nie wyrzucać pieniędzy w błoto na coś, co niby jest fajnym pomysłem, a może zostać, że tak powiem, zniszczone. A gdybyś miał powiedzieć, tak podsumowując trochę, jak wielkie było znaczenie działań polskiego lotnictwa właśnie tam na froncie? Czy ono w istotny sposób wpłynęło na losy tej wojny, czy najważniejsze były, nie wiem, działania kawalerii, działania piechoty, działania polskiego wywiadu? To znaczy, nie chcę nikomu, że tak powiem, odbierać jego słusznych zasług, ale czytając wiele pamiętników, i tutaj nawet polecam choćby generała późniejszego Maczka, który brał udział na tym odcinku, w walkach i tak dalej, w pewnym momencie wycofywania się polskich oddziałów spod Kijowa, kiedy trwał ten odwrót, i to nie tylko na tym odcinku, tak naprawdę polscy żołnierze, że tak powiem, nie mieli czasu, że tak powiem, nawet złapać dobrze oddechu, bo te oddziały oskrzydlające, działania oskrzydlające Armii Czerwonej, kawalerii i tak dalej, wyprzedzały tych zwykłych żołnierzy. No i po prostu po ludzku było to normalne, że można było się załamać. Dlatego też, biorąc pod uwagę fakt, że lotnictwo było, że tak powiem, nowym rodzajem broni na polu walki, biorąc pod uwagę fakt, że no, te walki nie należały, że tak powiem, do humanitarnych i tak naprawdę lotnik, który trafił pod szable kozackie, często no, tracił głowę, i to dosłownie tego słowa znaczeniu. Więc tak patrząc na to po ludzku, wydaje mi się, że w pewnym momencie, tak jak wspomniałem, lotnictwo na tym odcinku, jak również chyba wydaje mi się, że na każdym, odegrało tą decydującą rolę, dając na przykład możliwość zwykłemu żołnierzowi złapać ten oddech, który był istotny, który dawał możliwość tego, że zwykły żołnierz mógł powiedzieć: aha, jeszcze nie wszystko stracone, mamy jeszcze nasze lotnictwo, które potrafi mnie wspomóc, potrafi mnie osłonić. A to wydaje mi się istotne w takich momentach. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że czegoś na pewno się ciekawego można było z niej dowiedzieć i myślę, że za jakiś czas do usłyszenia.